Dzisiaj jest ostatni dzień drugiego semestru. Myślisz o wszystkim, co się stało. Mimo tego musisz pójść do szkoły. 26 w drugi dzień świąt. I w sobotę! Słyszysz konwersację. Cześć, dzisiaj jest zimno, ale będzie, ale warto to zrobić, bo jutro będą wakacje zimowe. Co dostaniesz na twój prezent noworoczny? Jeszcze nie dostaliśmy naszych, ale chcę dostać szczęśliwą torbę. Chcę, no, I'm aiming for that purse. O, ja też, hej, czy chcesz dziś, czy chcesz już zacząć stać w kolejce? Możemy wziąć jakiś kotetsu. Morning. Tak, tak, jutro przerwa jest. Wolne futon. Nie. Nieważne. Nauczyciele są tacy interesujący i te ich wykłady. Wiem. Połaśmy trochę z nią. Może wbije się nam level. Kto wie? A, nie, nie wbije się. Pójdziemy do biblioteki. A nie, jednak! Te ukradzione pieniądze, nikt jeszcze ich nie znalazł. Nikt nic nie powiedział do mnie, ale wiem, co oni wszyscy myślą. Nie mogę tego znieść. Nie chcę być tutaj. Wybacz, nie powinnam mówić takie rzeczy, jako że jestem członkiem gabinetu uczniowskiego. Rady uczniowskiej, nie gabinetu. Więc pójdę poszukać trochę książek. Będą je obgadywać? O. Tak, nie mógł być nikt inny, to musiała być ona. Zamknij, kurwa, ryj, bo ci zaraz krzesłem jebnę w ten twój krzywy ryj jak Tibijczyk. Ta dziewczyna w Radzie Uczniowskiej. Ten sophomore z długimi włosami i okularami. Ta, która zawsze czyta. Wygląda na to, że plotkują o Chihiro. Słyszałem, że ukradła pieniądze całej klasy. 2500 jenów na osobę. Cholera, mógłbym kupić sobie nową sakiewkę z taką ilością, kurde, pieniędzy. Słyszałem, że nie ma... O. No i oczywiście już, że nie ma tego, nie ma tamtego, że jest biedna, wypierdalać. Nie ma żadnego, nie ma żadnej szansy, żeby mogła zarobić te pieniądze, skoro jej mama pracuje jako... na pół etatu. Jak to nie mogła być ona? Jest, ma taką niewinną twarz mimo tego. Powiedz coś do nich. Co chcesz? Chcę, żebyście dostali ode mnie w pierdol krzesłem. PiS! Proszę bardzo, wyprostowałem twoją krzywą mordę. Czy jesteś przyjacielem Chihiro? I być może nie, ale nie wyglądasz się, jakbyś się z nią zadawał. Przepraszam, to jest biblioteka. Proszę zamknąć mordy, bo wam dam krzesłem w ryj. Jest tutaj ich miliony. Chodźmy na zewnątrz, opowiem ci całą historię. Uczniowie wyszli. I dobrze. Ja nie mogłam znaleźć żadnych książek. Wygląda na to, że Chihiro zaraz się rozpłacze. Wygląda na to, że usłyszała konwersację tamtych idiotów. Wyjdźmy stąd. Wyszliście z biblioteki. Słyszałeś o tej plotce, która chodzi po całej szkole, czyż nie? Ja czuję się tylko bezpiecznie, kiedy jestem z tobą, Maciek Sandał. Nie mam nikogo innego, z kim mogłabym pogadać w szkole. Z nauczycielem? Tak, dałam mu pieniądze i... Powinnam się zapytać go o wyjaśnienie. Do tej pory mogłaś to zrobić. Ale co jeżeli będzie myśleć, że osądzam go o ten... O złodziejstwo. Teraz się boję. No to pójdę z tobą. Być może brzmi, jakbym była słaba, ale wszystko jest w porządku, naprawdę. Nie sądzę, że to dobra rzecz, że zawsze muszę na ciebie liczyć, Maciek Sandał. Tak, tak. Oczywiście, że ją wesprzemy.
co kurde te skurwysyny sobie myślą. Nie będą gadać na nikogo za moimi plecami. Czas wracać do akademika, przepraszam. Nie przepraszaj za nic. Nie musisz. Welcome back. Drugi semestr nareszcie się skończył. Jeszcze tylko 5 dni aż do Sylwestra. Mój strach i depresja wciąż zostają. Ale nie jestem już oszołomiona. Będę walczyć do samego końca. Zdecydowałam się. Kiedy Aigis wróci? Zastanawiam się, co Ryoji zrobi w te święta. Czy spędzi je z jakąś dziewczyną i się będzie dobrze bawić? Nie sądzę. Nie sądzę, że niestety tego nie zrobi. Czy spędzi je całkiem sam płacząc? Myślę, że będzie się dobrze bawił. Mam nadzieję. To byłby najlepszy sposób, by spędzić te święta. Przyszły święta. Jedyne, co nam zostało, to Sylwester. Czy zdecydowałeś się? Tak myślę. O, to dobrze. Kiedy myślę o moim dziadku i o tym, co zrobił, czuję wściekłość. Jeżeli nie on, to wszystko byłoby teraz w porządku. Gdyby nie on. Wiem, że to niezbyt dobrze myśleć o przeszłości, ale niestety. Ostatnie egzaminy były naprawdę ciężkie, czyż nie? Zawaliłem je wszystkie. Ale jako, że co teraz się dzieje, moje złe stopnie nie są aż tak bardzo... nie liczą się aż tak bardzo, he? Wszyscy w szkole są tacy szczęśliwi, ponieważ wakacje zaraz się zaczną. Ale nikt nie wie, co się za niedługo stanie. Nie mają pojęcia, jaką decyzję musimy podjąć. Za niedługo będą zimowe wakacje. Jestem ciekaw, na co w końcu zdecydujemy. Cokolwiek by to było, mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Decyzje, kurde. Pójdę spać. To jest, kurde, najlepsza decyzja. O, już 2 godziny dochodzą. Będę musiał powoli kończyć. Wakacje zaczynają się dziś. O. Tatsumiport Island Station. Huh? Junpei-kun? Ah, hey, Fuka. What are you doing here? Nothing, really. I come here when I'm feeling down. Is that Chidori's sketchbook? Oh. Yeah, this is where I first met her. What are you doing here, Fuka? Oh, I went home for a bit. I've been going back there a lot lately. Zrozumiałe. I see. You know, you've really changed, Fuka. You're totally different from when you first came to the dorm. No, w sumie tak trochę. Really? Yeah, you were so timid back then. But now you're so... strong. You've changed too, Junpei-kun. Yukitan said the same thing, but I don't think so. I mean, just the other day I got all freaked out about being scared. Daj spokój, to jest normalne, zważając na okoliczności. I'm such a wuss. Nie tylko ty, my wszyscy. That's not true. But I really was scared. Actually, I'm still scared. But after thinking about it, I realized that I don't want to lose my memory. Tak. Myśleć o tej śmierci w tak młodym wieku to jest naprawdę coś okropnego. To jest... kurwa. If I forget everything, that means I'll forget Chidori too. Ale w ogóle to z tym zapomnieniem, nie? To skąd... jaką mamy gwarancję, że zapomnimy tylko to, co działo się, nie wiem, miesiąc temu, rok temu, 10 lat temu? Jak bardzo zapomnimy to wszystko? And I wouldn't even be alive right now if it wasn't for her, you know? To prawda. So I say F that. Fuck that! You're scared because you're not running away. That's nothing to be ashamed of. Fuka. That's why I want to protect everyone. Moją mocą przepowiadania przyszłości. Think about it.
The Dark Hour is really scary too, isn't it? But our personas awakened, and we're here today. The future hasn't been decided yet. Tak jest. And I want to be true to myself. True to yourself? You're really something, Fuka. We should fight. Mm-hmm. I agree. Czemu ze mną nikt o tym nie porozmawia? Bo ja kurde tutaj w moim pokoju jestem. Wkurza mnie to! Wszyscy między sobą gadają, się śmieją i tak co nie tylko mówią, że będą walczyć, a ja co? Ja kurde jestem sam. Z moją wielką czupryną, która jest moim jedynym towarzyszem. Jeszcze 4 dni aż do Sylwestra. Myślałem o tym, co stanie się, co zrobię w 31. Myślałam, że oszaleję ze strachu, ale myliłam się. Czuję się silna, ponieważ wszyscy są ze mną. Dobra, ale kiedy Aegis będzie, bo o, Junpei z nami może pójść. Ponieważ ja chcę tego chuja uratować w Tartarusie. Jestem pewien, że ona przychodzi przed 31. Hał, hał, hał. Ach, jest tutaj bardzo zimno. Hej, Rexiomaru. Pozwól, że pożycz mi twoje futro. A tylko kurde będziesz mi tutaj chciał mojego reksiaczka oskalpować. Naprawdę zdecydowałeś się już, co nie? Tak, ja też już się zdecydowałem. Po prostu chciałem ci powiedzieć. I o to kurde chodzi. Też ze mną gadajcie trochę. O, widziałem dzisiaj Fukę. Jest bardzo silna. Nie była taka wcześniej, ale wyszła z tego o wiele silniejsza. Rozmowa z nią była jak ostatnie małe popchnięcie, którego potrzebowałem. Dziewczyny są silne i to nie jest żart. Tak, ale siła nie jest względna przez twoją płeć. Równie dobrze chłopak może być silny i słaby, jak i dziewczyna. Czy to psychicznie, czy to fizycznie. A, czy ty mówisz ja też? Nie martw się, mały. Wszyscy wiedzą, jakim jesteś silnym pieskiem. O, to jest prawda. Zdecydowałeś się wrócić do akademika z Rexiomaru. Czy tam Rexiochanem. Wakacje dalej kontynuują. Okej, w takim razie 2 godziny 10 minut, ja pierdolę. Muszę powoli zacząć ten... Ja kurde na... Czekam wciąż, żeby pójść do tego zasranego Tartarusa. Cześć Rexio, hał. No dobra, town map. Robimy to, co zwykle robimy. Muszę zagwarantować przynajmniej 8 level teraz. Social linka. Evening. Hi, how is your day? A, robiłem to, co zwykle. Jeszcze 3 dni aż do kurde, nie gwiazdki, do Sylwestra. Czy już zdecydowałeś się, co powiesz dla Ryojiego? Zdecydowałem się. Nie telewizor. Nieważne. Rexiu! Nie, stój, nie town map. Mój pokój chciałem odwiedzić. Teraz. Twój pokój. Idziemy spać. Mam nadzieję, że Aegis dzisiaj powróci. Albo jutro. Wygląda na to, że nie wróci. Aaaa! Wkurza mnie to. Czytałam książkę, w której... Teraz... czytałam w książce, że strach jest emocją, którą poznaliśmy, by zachować nas od niebezpieczeństwa. Ale nie sądzę, że możesz naprawdę żyć, jeżeli wciąż uciekasz od niebezpieczeństwa, ponieważ się boisz. Konfrontować twoje strachy. Konfrontując swój strach, czujesz się żywy. Więc ja...
No, jest trochę racji w tym, co mówisz. Tak więc no, jeszcze raz. Town map. Naganaki Shrine, z Chihiro pogadamy telepatycznie. I myślę, że w tym ostatni dzień... Tak, jeszcze ten dzień i zapisuję i kończę tą sesję. Już prawie jesteśmy. Zdecydowałem się, będę walczyć z tym wszystkim, co tylko mam. I wiem, że wygramy. Jestem trochę oszołomiony myśląc o tym, ale, ale udało mi się wpaść na to wszystko. Czymkolwiek jest Nyx, wszystko co musimy zrobić to rozpierdzielić to. Hej Rexiomaru. Homunculus? Yeah! No dobra, w takim razie po tym dniu w szkole będziemy... O! Hey, it's me. Hey, Yukari. Can I talk to you? Pewnie. Daj mi chwilę. Oh, it's okay. I just wanted to tell you the good news. Aegis is coming back today. Zajebiście, super! Mitsuru Senpai said her wounds are finally healed. Świetnie. We're meeting in the lounge tonight. Don't forget, okay? Pewnie. See ya. Kurde, mam nadzieję tylko, że jutro będę mógł pójść do Tartarusa. Chyba nie. Dzisiaj jest ostatni dzień. No dobra, jeszcze raz, kurde. Town map. Naganaki Shrine. Kichichiro, Chichichi. Co lubi koty. Chyba. Już sam, kurde, nie wiem, o czym gadam. Evening. The dormitory lunch. Wszyscy się zebrali wokół Aegis, która w końcu wróciła. I'm back, everyone. Sorry to have worried you all. Man, I'm glad to see you. I was getting nervous. Ja też się cieszę. Me too. I was fearing the worst. I'm a machine, so I can always be rebuilt. W sumie to też teraz tak bardziej ludzko brzmi jej dialog. Właściwie może nie jej dialog, ale w sumie też jej dialog i sposób, w jaki rozmawia. Even if I was completely destroyed, the programming data necessary to recreate me would still exist. Hey, don't talk about yourself like that. They said another week would be required for a complete recovery, but I had the process expedited. Tomorrow is New Year's Eve. I'm sorry for all the trouble I've caused. To nie jest twoja wina. Mitsuru-san visited me at the lab and told me everything. That must have been difficult for you all to hear. Niestety. Have you been well? I mean, considering the circumstances. No cóż, mogło być gorzej. Martwiłem się o ciebie. I'm sorry. It's because I wasn't strong enough. Nieprawda. 10 years ago, I... What I did to you was... Zrobiłaś to, co było potrzebne. Właśnie, nie miałaś wyjścia. Zrobiłaś dobrą rzecz. But if I hadn't done that to you, you wouldn't be suffering like this. No coś, to co już się stało, to już się stało. A difficult choice. Have you made your decision? Tak. I have a favor to ask of you. Słucham. Tomorrow, when Ryoji comes, please, please kill him. Zabić go. I can't bear to see everyone hurting like this. Please choose to have your memories erased. Even if it means forgetting everything and everyone. I guess, what are you talking about? Yeah, this isn't like you. What's wrong, I guess? Why? Why did I come back here? My mission is to protect humanity from shadows. But now I know that I can't defeat them. Możesz je pokonać. Razem to zrobimy. So then, why am I here? I'm useless. I cannot even shed a tear for you all. Nie jesteś bezużyteczna. Oh, I guess. Why fight when you know that you can't win? Zawsze możemy spróbować. W takiej sytuacji
mimo tego, że i tak zginiemy prędzej czy później, to i tak trzeba spróbować, no. What is the purpose of that? Ponieważ chcemy żyć. Why are you wasting your lives? To nie jest marnowanie życia. We're not wasting our lives. Właśnie! Akihiko wie, o co biega. We're just planning for the future. No. Right, Ken? Right. I don't understand. It must be because I don't possess a life. This has nothing to do with having a life. Mm-hmm. I'm a machine. A machine that was created to protect humans from shadows. But I can't fulfill that mission with the powers I was given. So then, what is my purpose now? Nix. Could someone please tell me? We don't know the answer, I guess. The only one who can tell you what your purpose is you. No, to też jest dobra odpowiedź. That's why we're having such a hard time making our decision. There's just no easy answer. But as long as we're alive, we have to do something. When we see others hurting, we want to help them. So that's our purpose. I'm not too good at explaining it, but that's what we all think. Mm. Can finding one's purpose really be so simple? Może być proste. When I saw you collapse, I realized something. I want to protect you. I don't want to forget about you. Fuka-san. There are times when you will lose sight of your goal, and you will have to search for it. But if you can't find it again, then you must set your heart on a new goal. Tym jest racja. Sam nawet tego doświadczyłem. W uniwersytecie. 2 lata temu. Mój pierwszy rok był katastrofalny. Takiej deprechy dostałem, że ja pierdziu. No ale teraz jak zmieniłem, tak jak niebo w uniwersytecie, poszedłem na ekonomię. Było strasznie ciężko i teraz jestem w szkole wyższej na księgowości i jakoś mi idzie. I proszę bardzo, brałem mój nowy cel. I'm not really one to talk, but I feel that I've come to understand something important this year. To truly live, you will need to make changes sometimes. To jest, kurde, prawda życiowa. Nic w życiu nigdy nie będzie takie samo, więc niestety zmiany nie można uniknąć. Tak jak na przykład w dzieciństwie. Była, nie wiem, w moim wypadku. Było takie miejsce, które odwiedzałem bardzo często. Teraz tego miejsca już nie ma, niestety. No i mimo tego, że ta zmiana nie była spowodowana w żaden sposób moim wkładem, to mimo tego. No, szkoda mi, że tego miejsca już nie ma, ale no, tak jak powiedziałem, w życiu nic nie jest takie same. Do you think I can do that? Do you think I can change? Oczywiście. Yes. I mean, you've changed. Właśnie. So much already. Haven't you noticed? In fact, you're changing even as we speak. I know what my purpose is. I'm a machine who is here to live. And the one who has given me this new purpose is me. This is the promise I've made to myself. Tak jest. I don't know how I'll do it, but I guess that is part of living too. Yes, it is. Reksie jak zwykle największe rzeczy do powiedzenia ma. O, nowa ewolucja. Najwyższy czas. Masz ogromną tarczę. Athena. Rycerze Zodiaku mi się przypominają. Will you allow me to join with you all? Oczywiście, że tak. Of course. You've always been one of us. Thank you. I will be with you all, no matter what happens. That's the spirit. Powiedzcie mi, że mogę do Tartarusa iść. Check everyone's status. Wszyscy mogą pójść, tak. Dobra. Więc no. Ja pierdzielę, ta sesja była naprawdę długa. Będzie 7 odcinków, że ja pierdziu. No.
Tak więc no, zobaczmy status, kogo biorę. Junpei'a, Mitsuru i Rexia wezmę. Junpei. Let's do this. I'll try to meet your expectations. I Rexio. Hał. System quest. Mam coś do zrobienia? Nie, już nie mam. W sumie walić te questy, tak myślę. Zapiszę. Okej. Okay. No i myślę, że to będzie koniec tej sesji. Tak więc to, co teraz mam zamiar zrobić, to pójść do Tartarusa, uwolnić tego jednego kolesia, który tam się gdzieś zapodział. Przy okazji może jednak też trochę podtrenuję się, bo nigdy nic nie wiadomo. I tak. W następnej sesji czeka nas bardzo ważna decyzja. Zabić Ryojiego i walczyć z Nyx. Zabić Ryojiego i zapomnieć o wszystkim. I przełożyć koniec świata. Czy oszczędzić go, walczyć z Nyx i ryzykować nasze życia. O lepszą przyszłość. Tak więc, o Jezu Chryste. Zostało nam jeszcze, tak na oko, już niedużo czasu przed końcem gry. Ja cię kręcę. Jedna dłuższa sesja, taka trochę jak ta. Już będziemy kurde na końcu. Jedna sesja Tartarusowa nam została. Jedna sesja nabijania social linków. Ja cię kręcę, jak ten czas szybko szedł. Z procy strzelił. Pamiętacie, kiedy był pierwszy odcinek z tego let's playa? O mój Boże, on był gdzieś tak w październiku. Ja pierdzielę, jak ten czas szybko przeszedł. Aż ciężko mi uwierzyć. Tak więc no. Tak jak powiedziałem, teraz będę trochę w Tartarusie siedział, rozpierdzielę wszystkich i uratuję tego jednego człowieka, który tam się gdzieś zapodział. Przy okazji zobaczę, gdzie on jest. 200-206. Dobra. W sumie nawet teraz to zrobię. Tak więc no, to ja będę się teraz z wami żegnał. To będzie prawdopodobnie 97, 98 odcinek? Coś takiego? Jezu Chryste! Tak więc, no. Wielkie dzięki, żeście się zatrzymali. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej. Mam nadzieję, że nic się nie spierdzieli z nagrywaniem. Mam nadzieję też, że tym razem balans dźwięku jest o wiele lepszy niż w ostatniej sesji, bo wiem, że czasami było mnie ledwo słychać, szczególnie podczas walk. W sumie w tej sesji prawie wcale walk nie było. Tak więc, no. To był PG, widzimy się następnym razem i na razie wszystkim.